kaszel. Jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza. Jeden z najczęstszych objawów układu oddechowego, zarówno tych błahych, jak i groźnych. No właśnie, jeden objaw, setki chorób. Jedne częste i proste w diagnostyce. Przeziębienia, zapalenia oskrzeli czy COVID. Ale drugie rzadkie i nietypowe i to o nich dzisiaj pogadamy. Medycyna często wymaga współpracy wielu specjalistów, którzy tak jak w puzzlach, przez dokładanie do siebie kolejnych części tworzą ostateczną diagnozę. No ktoś jednak tę diagnostyczną przygodę musi zacząć. Dzień dobry. Co pana do mnie sprowadza? Kaszel, doktorze. Męczy mnie strasznie. Czasami aż tchu nie mogę złapać. Normalnie duszę się, doktorze, no duszę się, no. A nie palę. No a przecież tylu pali i narzeka, że kaszle, no. A przecież ja młody jestem, znaczy młody, nie? 50 na karku, a jest. Czyli przyszedł z kaszlem. Skąd bierze się ten dobrze znany nam wszystkim objaw? Na różnym poziomie dróg oddechowych znajdują się receptory, czyli takie czujniki, które w odpowiedzi na podrażnienie przez śluz, zanieczyszczenia, zmianę panujących w drogach oddechowych ciśnień lub toczący się tam stan zapalny, ulegają pobudzeniu i przekazują nerwem błędnym do mózgu informacje o konieczności kaszlnięcia. Jak widzisz, kaszel sam w sobie nie jest czymś złym. To odruch obronny, umożliwiający pozbycie się wydzieliny i ciał obcych z dróg oddechowych. Zrozumie to każdy, kto choć raz zachłysnął się podczas jedzenia. Jeśli jednak kaszel występuje przez jakiś czas, to znaczy, że w drogach oddechowych dochodzi do stałego drażnienia receptorów kaszlowych. Dlaczego? Tę kwestię właśnie należy ustalić. Pierwszym etapem jest dowiedzenie się, od jak dawna kaszel trwa. Jak długo męczy się pan z tym kaszlem? Ja wiem, z dwa, trzy miesiące. No niech mi pan powie, ile można. W naszym postrzeganiu kaszel może być ostry albo przewlekły. Kaszel ostry trwa do 3 tygodni i z reguły wywołany jest infekcjami, głównie tymi wirusowymi, które samoistnie ustępują, zwykle wraz z kaszlem. Z kolei o kaszlu przewlekłym możemy mówić, gdy objawy utrzymują się dłużej niż 8 tygodni. Kaszel przewlekły prawie zawsze oznacza coś niepokojącego. Przyczyną drażniącą receptory w drogach oddechowych może być przewlekłe zapalenie, nietypowa infekcja, autoagresja naszego organizmu czy choroba nowotworowa. Z tego powodu przewlekły kaszel wymaga poszerzenia diagnostyki. Szczególnie jeśli pojawił się w towarzystwie innych niepokojących objawów ze strony układu oddechowego. Jednym z takich niepokojących objawów jest duszność. Gdzie pan był? Proszę mi powiedzieć, czy jest może panu duszno? No to teraz nie. Ale ja wystarczy, że zrobię kilka kroków i normalnie nie mogę złapać chłód. No. Panie doktorze, kiedyś tego nie miałem, ale od kilku miesięcy sprawy mają się coraz gorzej. Bingo. Gdzie pan znowu? W przypadku wielu chorób pojawia się sygnał, który mówi o tym, że wspomniana wymiana jest niewydolna. No i jest nim duszność. Z poprzedniego odcinka już wiesz, że podstawową funkcją płuc jest usuwanie dwutlenku węgla i przekazywanie do krwi świeżych porcji tlenu. Do weryfikacji, czy to zadanie jest należycie realizowane, służą znów receptory, tym razem w naszych naczyniach krwionośnych. Ich zadaniem jest ciągła analiza, czy we krwi znajduje się odpowiednie stężenie tlenu i dwutlenku węgla. Na tej podstawie wysyłają do mózgu informacje na temat częstości i głębokości naszego oddychania. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której tlenu robi się mniej lub dwutlenku węgla więcej niż należy, receptory o tym informują, przekazują informacje do mózgu, niezależnie od naszej świadomości, przyspieszają oddech, usprawniając tym samym wymianę gazów. Jeśli wspomniana wymiana jest na tyle niewydolna, że brakuje nam tlenu lub we krwi znajduje się zbyt dużo dwutlenku węgla, to w mózgu generowane jest uczucie duszności. Chcecie zaobserwować to w praktyce? Zacznijcie robić przysiady tak szybko, jak tylko się da. Wzmożona praca mięśni z jednej strony będzie wymagać dostarczenia większej ilości tlenu, a z drugiej taki wydatek energetyczny spowoduje pojawienie się dużej ilości odpadów w postaci dwutlenku węgla. Czujecie, jak liczba oddechu się zwiększa? A może pojawiła się zadyszka? Śmiało, zróbcie jeszcze trochę. Uwierzcie w siebie. Czujecie już duszność? Zaburzenia równowagi gazów wprowadzące do duszności najczęściej narastają podczas zwiększonego zapotrzebowania na tlen, najczęściej podczas jakiegoś wysiłku fizycznego. Wraz z narastaniem dolegliwości każdy wysiłek fizyczny jest gorzej tolerowany. Duszność występująca w spoczynku to poważny objaw alarmowy, który wymaga pilnego wyjaśnienia, najczęściej leczenia. Możliwości i zasoby lekarza rodzinnego nie zawsze pozwalają na wyjaśnienie każdej choroby. Często diagnostyka wymaga wykonania dodatkowych badań czy weryfikacji u specjalisty. Jeśli chodzi o zadanie lekarza rodzinnego, to zostało ono wykonane. Wyłapaliśmy niepokojące objawy, a pacjenta skierujemy dalej. Czyli co? Do szpitala? Zgadza się. Duszność, spadek tolerancji wysiłku, brzydkie trzeszczenia u podstaw, no i przewlekły kaszel. Myślę, że wymaga pan pilnego poszerzenia diagnostyki. Proszę.
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie usiąść. Jaką informację pan na mnie ma? Złą czy bardzo złą? To będzie wymagało pewnego wyjaśnienia. Ma pan idiopatyczne włóknienie płuc. Że co? Taką chorobę śródmiąższową. Proszę za mną. Choroby śródmiąższowe to wielki worek, do którego wrzucone są wszystkie choroby płuc, obejmujące przede wszystkim... Pęcherzyki. Tak jakby. Naczynia krwionośne. Poniekąd? Drogi oddechowe. Nie. To co dokładnie? Przecież tam nic więcej nie ma. Choroby śródmiąższowe obejmują przestrzeń między nabłonkiem pęcherzyków, a ścianą naczyń krwionośnych, które te pęcherzyki oplatają. No przecież wszystkie wymienione przez ciebie wcześniej elementy płuc nie mogą, wiesz, latać w powietrzu. Muszą być w czymś zawieszone. W tym przypadku w tkance, która swoją strukturą przypomina mocno podziurawioną gąbkę. Masz. Aż, żeby to się wszystko tak kupy trzymało. Tak. I to tyle? Tyle? Aż tyle. Dzięki tkance śródmiąższowej płuca są elastyczne. Każdy wdech zaczyna się pracą mięśni przyczepionych do naszej klatki piersiowej z przeponą na czele. Obniżająca się przepona i mięśnie unoszące żebra sprawiają, że w klatce piersiowej zaczyna robić się więcej miejsca i spadać ciśnienie, co sprawia, że powietrze z otoczenia jest zasysane do elastycznych i rozciągających się jak balon płuc. Wydech jest bierny. Rozciągnięte, elastyczne włókna w tkance śródmiąższowej chcą z powrotem wrócić do swojej pierwotnej długości, w związku z czym skracają się, przywracając pierwotny kształt płuca. No, wyobraź sobie, że te wszystkie przestrzenie między elementami płuc ulegają zapaleniu i zwłóknieniu, czyli przerostowi, dezorganizacji, zbliznowaceniu. No trochę tak, jakbyś przestrzeń między pęcherzykami oblał cementem. Stwarza to też przeszkody dla wymiany tlenu i dwutlenku węgla. To stąd ta duszność. No tak, i zmienia to też mechanikę płuc. Płuca stają się mniej elastyczne i trudniej je rozciągnąć. A ich pojemność się zmniejsza, oddechy stają się płytsze i trudniejsze do wzięcia. Czyli to tak jakby coraz trudniej nadmuchać balonik, tak? No tak. Tak. A no to ja rozumiem, ale teraz pytanie, to skąd się biorą te choroby tkanki śródmiąższowej? No często niestety nie wiadomo. Mogą to być predyspozycje genetyczne, może to być kontakt niektórych z nas z jakimiś szkodliwymi substancjami, które fruwają w powietrzu, a może to być większa podatność tkanek na zanieczyszczenie takie jak smog. Ale najważniejsze, żeby po prostu w porę je wykryć i zacząć leczyć, zanim ta przestrzeń między pęcherzykami ulegnie zacementowaniu. Kumasz? Tak. Panowie, L4 to będzie? Chorób śródmiąższowych płuc jest grubo ponad setka, ale w codziennej praktyce spotyka się ich tak naprawdę tylko kilka. U 3 na 4 pacjentów z tymi chorobami rozpozna się albo idiopatyczne włóknienie płuc, albo sarkoidozę, albo przyczynę związaną z chorobami tkanki łącznej. W zależności od wyników badań dodatkowych stawia się rozpoznanie, a dalej kieruje chorego na leczenie. Wiadomo, że ostateczną diagnozę postawi się dopiero w wysokospecjalistycznym pulmonologicznym ośrodku dzięki współpracy radiologa, patomorfologa, klinicysty. To chcielibyśmy jednak uczulić Was na to, że tę reakcję łańcuchową doprowadzającą do postawienia diagnozy zaczynają każdego dnia lekarze pierwszego kontaktu, wyłapując czerwone flagi, no i kierując chorych do dalszej diagnostyki. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, już drugiego z naszej płucnej serii. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli macie jakieś pytania, no to pytajcie na dole w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia!